Pepsi to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. W naszym kraju pojawił się już w latach 70., a na początku lat 90. rozpoczęła się jego produkcja. Dziś zakłady produkujące Pepsi w Polsce zlokalizowane są w Żninie, niedaleko Bydgoszczy oraz w Michrowie, 35 km na południe od Warszawy. Żeby zobaczyć, jak produkowana jest Pepsi, odwiedzamy zakład w Michrowie. Zakład PepsiCo w Michrowie powstał w 1991 roku i jest obecnie jednym z największych zakładów napojowych w Europie. Po wielu inwestycjach realizowanych w ostatnich latach, obecnie zakład zajmuje powierzchnię 31 tysięcy metrów kwadratowych i pracuje w nim 6 linii produkcyjnych. Czego potrzeba, aby przygotować Pepsi? Przede wszystkim wody, która w tym przypadku pobierana jest z jednego z czterech źródeł wody oligoceńskiej, znajdujących się na poziomie 250 metrów pod ziemią. Woda ta podlega dokładnemu procesowi filtrowania. Charakterystyczny smak Pepsi powstaje po dodaniu do wody koncentratu, którego receptura jest najściślej strzeżoną tajemnicą od ponad 100 lat. Koncentrat produkowany jest tylko w trzech zakładach na świecie. Polskie zakłady zaopatrują się w ten wytwarzany w irlandzkim mieście Cork. Codziennie przygotowywanych jest 20 rodzajów syropów na potrzeby produkcji. Koncentrat mieszany jest z wodą oraz cukrem, choć dostępne są też różne warianty smakowe Pepsi bez cukru. Mamy gotowy napój, udajemy się zatem na linię rozlewniczą. Butelki PET są wytwarzane ze specjalnych plastikowych preform. Po podgrzaniu trafiają do form, które nadadzą im odpowiedni kształt. W formie butelki są wydmuchiwane. Wszystko odbywa się niezwykle szybko. Teraz czas na napełnianie butelek napojem. Na koniec pozostaje już tylko dodać nakrętkę i etykietkę. Na każdym etapie produkcji pracownicy oraz specjalne urządzenia dbają o to, aby Pepsi zawsze smakowała tak samo. Poszczególne partie produktu są drobiazgowo kontrolowane w laboratorium, gdzie technicy sprawdzają wiele aspektów jakościowych, m.in. czy produkt zawiera odpowiednią ilość CO2 oraz cukru. Napój jest gotowy do pakowania. Jedyna na świecie linia Jumbo umożliwia pakowanie na jednej europalecie różnych rodzajów napojów. 6 robotów ustawia liczbę butelek zgodnie z zamówieniem od klienta, a maszyna pakująca ustawia je na podkładki i palety gotowe do transportu. Zakład w Michrowie produkuje 60 rodzajów różnych produktów w różnorodnych pojemnościach. Od 0,2 litra do 2,5 litra w różnych wersjach opakowaniowych. W naszym zakładzie powstaje też syrop na potrzeby tzw. fontan, czyli urządzeń do nalewania napojów, znanych głównie z punktów gastronomicznych. W Michrowie działa także linia do szklanych butelek zwrotnych o pojemności 0,2 litra. Jej wyjątkowość polega na tym, że obsługuje zarówno napoje gazowane, jak i herbaty czy soki. Ten rodzaj opakowania jest najczęściej wybierany przez punkty gastronomiczne. Opróżnione butelki są w pierwszej kolejności myte i wyparzane. Wysoka temperatura pomaga także w usuwaniu etykiet. Trzeba jeszcze sprawdzić, czy szkło nie jest uszkodzone. Czyste butelki są ponownie napełniane i wstawiane do skrzynek. Potem już tylko czekają na odbiór. Wykorzystywanie zużytych opakowań to jeden z elementów działań ekologicznych zakładu. W ostatnich latach zmniejszamy zużycie mediów na jednostkę produktu gotowego. Zmniejszyliśmy zużycie wody i energii elektrycznej o około 25%. Zmniejszamy ilość plastiku w naszych butelkach. Ścianki butelek są coraz cieńsze, gramatura preform coraz mniejsza. Technologicznie jesteśmy gotowi do produkcji butelek z tak zwanego RPET-u, to jest tworzywa pozyskanego z recyklingu. Popularnym opakowaniem są również puszki aluminiowe. Do zakładu przyjeżdżają prosto od producenta.
po załadowaniu palety na linie transportowane są do nalewaczki. Tutaj dozowany jest napój. Po nalaniu aplikowane jest wieczko. Jego krawędzie są zaciskane. Następnie puszki odwracane są do góry dnem. W ten sposób można sprawdzić, czy opakowanie jest szczelne. Na końcu linii puszki znów są odwracane i trafiają do kartonowych tacek. Fabryka w Michrowie to największy zakład PepsiCo w Europie produkujący napoje. W sezonie letnim fabryka opuszcza 150 tirów na dobę. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.